Cześć. Zobaczcie, kupiłam rybki. Leżą tam w tym worku. Tam, w tym worku. Kupiłam cztery. I teraz będę je wypuszczała do wody. Gdzieś widzicie? Tam są. No. I teraz. Ojej, no chodź tutaj. No, ciężkie. Ojej. I niech uciekają. Jedna już poszła. No, wychodźcie. No, nie chcą wychodzić. I jeszcze została jedna. No, wychodź. A teraz musisz wyjść. Tak dalej pójdzie, to zdechnie. Chodź tutaj. Ty głupia rybo. No to wtedy ci tak puszczę. O. No i teraz mam ich w sumie 5. 4 kupiłam i jedna już była. Ta duża, którą tam widać, ta już była. Jeszcze gdzieś musi być ta niebieska, czubunki. I ta żółta, która nie chciała wyleść. No niech się uspokoją. A to nasz nowy nabytek. Cegiełki i podwójne lewie paszcze. Auf dem Weg. Ach Quatsch, ist nicht auf dem Weg. Muss ich kontrollieren, ist von der Seite. Wenn nicht, dann geht das so. Aber da dreht sich das gar nicht. Albo so.
Das so. Ja chcę wam tylko pokazać moją różę. To jest Elza. Jeszcze nigdy mi o tej porze roku tak nie kwitła, jak w tym roku. Zawsze tak zaczynała, tak po 1 czerwca. 2 czerwca to tak przeważnie co roku, bo to pamiętny dzień dla mnie, to tak przeważnie miałam tylko jedną różyczkę, jeszcze nie zupełnie rozkwitniętą. I pączki były. A teraz proszę popatrzcie. Wszystko pootwierane. I tam mam jeszcze jedną, wam pokażę. No, proszę. Jak pięknie też już zakwitła. I zobaczcie, jak wypuszcza od spodu, od dołu. Ile ma nowych odnóżek. Widzicie? A, jak pięknie. Wąda szyny. Thank you.
taki króciutki filmik na dzień dzisiejszy. A teraz żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnych filmikach, też z mojego ogrodu. No i nowe rybki jeszcze nam się pokażą na koniec. Pa, pa!